Tak, rzeczywiście jesteśmy już na końcu roku 2021. Prawda jest taka, że w takich instytucjach jak Filharmonia, czy jak teraz, w którym się znajdujemy, liczymy czas trochę inaczej, liczymy go sezonami artystycznymi, także my tak naprawdę wkroczyliśmy w nasz jubileuszowy 70. sezon artystyczny, trwa od września. No, sytuacja nie jest łatwa, to wszyscy wiemy, że tak naprawdę cały czas borykamy się z tymi problemami covidowymi, ale na szczęście jakoś do tej pory to wszystko idzie dobrze i w dobrą stronę. Jeden koncert musieliśmy odwołać jak do tej pory, mam nadzieję, że jeden jedyny w tym samym sezonie, bo rzeczywiście sezon jest naszpikowany gwiazdami i każdy koncert to jest duże wydarzenie. No też trzeba powiedzieć, że ten sezon jakby będzie trwał do czerwca. My mamy zaplanowanych tych koncertów dużo. Bardzo różnej formule też. Są to i zwykłe koncerty symfoniczne, ale też, tak jak choćby teraz, jak wspomniałem, opera, ale też gale noworoczne, czy koncerty sylwestrowe, czy muzyka filmowa. No jest tych rzeczywiście koncertów sporo. W Filharmonii cały czas coś się dzieje. Koncerty klubowe, koncerty rodzinne w nowej odsłonie w tym sezonie. Wszystko właściwie idzie w dobrą stronę, o ile tylko ta sytuacja, która jest na zewnątrz, pozwoli nam dalej funkcjonować. No i to właściwie, jeśli chodzi o naszą działalność, to tyle. Oprócz działalności jako takiej sporo też się dzieje. To też muszę powiedzieć, że dzięki też wsparciu Zarządu Województwa dostaliśmy dodatkowe środki, oprócz dotacji, dzięki którym w trakcie pandemii wyremontowaliśmy toalety dla publiczności, wyremontowaliśmy kilka pokoi gościnnych, też dla naszych gości, którzy przyjeżdżają co tydzień. Także te warunki poprawiają się. Mamy też w planach kolejne wydatki takie ponadprogramowe. Będziemy też szykować zakup nowych instrumentów też dla muzyków w orkiestrze, także cały czas coś się u nas dzieje. Zapraszam serdecznie na to, żeby do Filharmonii być, mimo tych trudnych czasów, które są z tej oferty kulturalnej i u nas, ale też w innych instytucjach kultury korzystać.